Biblia wniosła do naszego języka wiele zwrotów. Jest wiele sformułowań, które używamy na co dzień, albo nawet używają je ludzie, którzy Boga nie znają, bo trafiły do języka i są używane powszechnie. I jednym z takich zwrotów jest powrót syna mannotawnego. Manotrawne, w różnych kontekstach możemy usłyszeć o tym, że ktoś wrócił jak, wrócił jak taki syn manotrawny. Nie chodzi tutaj o, o to, że ktoś mówił właśnie o historii biblijnej, ale mówi o jakichś człowieku, który zrobił coś złego a potem w jakiś sposób chciał zmienić swoje postępowanie, wróci może w to miejsce ze skruchą, chciał naprawić swoje, swoje szkody, które wyrządził. I to sprawia, że używamy takiego języka, że często patrzymy na tę przypowieść właśnie z perspektywy tego syna, tego młodszego syna, który był synem anotrawnym, chociaż takiego słowa nie ma w Bibliach, mamy je w tytule czasem gdzieś wśród tytule, Rozdziału tego fragmentu, który mówi o tej przypowieści, ale nie jest to coś, co było w tekście oryginalnym. To jest coś, co zostało dodane przez tłumaczy danego przykładu. I to też może sprawiać, że nasze skupienie w tej przypowieści jest na tej osobie syna mandnotrawnego, tego pierwszego, który wyszedł z domu, a potem wrócił. Natomiast akcent tej przypowieści położony jest na tej drugiej osobie, na tym drugim synu, na tym, który był cały czas. W domu, dlatego że Jezus mówił tę przypowieść do ludzi, których przedstawiał właśnie ten starszy syn. To o nich, w pewnym sensie, była ta przypowieść, to o nich, to do nich była ta przypowieść, chociaż tak naprawdę obaj synowie byli zgubieni. Więc jest to przypowieść o dwóch zagubionych synach, z których jeden się odnalazł, a drugi i tutaj zobaczymy na końcu. Już ostatnim razem, dwa tygodnie temu, słyszeliśmy dwie inne przypowieści o podobnym temacie. Czyli także o znalezieniu tego, co było zgubione. I tamte przepowieści były do siebie bardzo podobne. Obie były bardzo krótkie. Obie mówiły o radości ze znalezienia tego, co się zgubiło. Dzisiaj, dzisiaj jest trzecia przepowiedź z tej samej serii, z tym, że ona mówi coś więcej. Nie mówi tylko o tej perspektywie osoby, która szukała. Pokazuje perspektywę trzech osób. Pokazuje perspektywę tego młodszego syna, tego, który wyszedł. Ale który wrócił i który, możemy powiedzieć, opamiętał się, bo jest to przykład właśnie takiego prawdziwego opamiętania. Więc ten człowiek przedstawia grzeszników, którzy przychodzili do Jezusa, do Jezusa. Na początku tego rozdziału widzimy takie osoby, które spędzały z Jezusem czas, jadły z nimi, jadały z nimi, z nim, więc były to osoby, które widzimy tutaj w tej przepowieści na początku jako ten młodszy syn. Ale widzimy też starszego syna. I ten syn przedstawiał Hadzeusze i uczonych w piśmie. To on na końcu okazał się zgubiony, mimo tego, że cały czas był w domu u swojego ojca. Więc mamy dwie postawy oddalenia do od Boga. Jedna taki otwarty bunt, taki jawny grzech, a druga przez takie przekonanie o swojej sprawiedliwości, o tym, że możemy zapracować na uznanie przez Ojca, na uznanie przez Boga. A pomiędzy tym widzimy postawę Ojca, czyli Pana Boga, który jest chętny, żeby przebaczyć, który wyczekuje na powrót grzesznika. Więc takie trzy perspektywy i to sprawia, że ta przepowiedź jest najdłuższą przypowieścią w samym Nowym Testamencie. Więc przeczytamy ją w trzech częściach, każdą przy kolejnym punkcie kazania. A zaczniemy od pierwszej części, czyli Ewangelia Łukasza 15 rozdział od 11 do 19 wesetu. To jest najdłuższa część z tych trzech z tych trzech części przypowieści. Od 11 do 19 wesetu. Łukasz, 15 rozdział. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc wiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju, i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój o młotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego, a pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu ojcze, Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Więc widzimy tutaj upadek młodszego syna. Ten człowiek chciał posmakować życia, i miał na to swój pomysł. Pomyślał sobie, że ojciec ma dużo majątku, i fajnie by było mieć go już wcześniej, zanim ojciec umrze. Bo tak byłoby naturalnie. Naturalnie byłoby, że ojciec sporządziłby testament. I synowie, obaj synowie dostaliby majątek dopiero wtedy, kiedy ich ojciec odszedł z tego świata. Natomiast młodszy syn nie chciał czekać. On chciał mieć te pieniądze już teraz i chciał już teraz móc je wydać na swoje jakieś zachcianki. I to była bolesna prośba, szczególnie bolesna do jego ojca, dlatego że tak jakby powiedział, że chciałby, żeby jego ojciec już nie żył. To było jak życzenie śmierci. To jak powiedzenie, że ojcze, fajnie byłoby, gdybym już mógł mieć twój majątek, Czyli gdybyś już mógł odejść z tego świata. I w takiej sytuacji ojciec nie musiał się zgodzić. Nie było żadnego obowiązku w takiej sytuacji, kiedy syn prosił ojca o rozdanie majątku, żeby ojciec musiał to zrobić na prośbę syna, ale widzimy, że to zrobił. Dobrowolnie zgodził się, żeby jego syn zabrał ten majątek. Natomiast czytamy o tym, że to zdzielił go między dwóch synów. Nie dało się tego zrobić inaczej. Był majątek, którego nie dało się podzielić w inny sposób. Nie dało się oddać tylko części jednemu synowi, a drugiemu synowi niczego. Więc majątek dostali obaj synowie. I tutaj, jeżeli chodzi o praktykę żydowską, starszy syn dostawał dwie trzecie majątku, młodszy syn dostawał jedną trzecią majątku. To wynikało z tego, że pierwotny musiał zatroszczyć się o swoich rodziców na ich starość. Więc miał większą odpowiedzialność niż ten młodszy syn. Dlatego zawsze najstarszy syn dostawał dwie części. A pozostali, ilu ich było, dostawało po jednej części. Natomiast czytamy, że młodszy zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Nie chodzi tutaj o to, że zabrał wszystkie rzeczy, że zabrał ziemię, zabrał jakieś zwierzęta, że zabrał część budynku. Chodzi o to, że sprzedał majątek. Sprzedał część tej ziemi, część nieruchomości, tego co tam było. Więc ktoś inny musiał kupić część tego majątku. Jeszcze wtedy, kiedy ojciec żył. I tu też drobna, szczegół, szczegół, szczegółowa uwaga. E, majątek nie przychodził jeszcze na tego nowego właściciela. W takiej sytuacji, kiedy ojciec jeszcze żył, ojciec wciąż mógł pozostawać w tym miejscu, mógł dysponować tym majątkiem, przychodził na nową osobę, na, na kupca dopiero wtedy, kiedy ojciec umierał. Ale mimo tego, to i tak był wielki wstyd dla całej rodziny. Dlatego, że syn sprzedał rodzinny majątek. Wtedy, kiedy ojciec jeszcze żył. I jego prośba pokazuje postawę ludzi, którzy manują to, co otrzymali od Boga, którzy buntują się i uciekają przed Bogiem. Takie życie bez Boga jest trwonieniem tego, co otrzymaliśmy. Jest zabranie naszego życia i innych Bożych darów, i ucieczka z dala od niego, żeby żyć z dala od Boga. Czyli to, co otrzymaliśmy, żeby uwielbiać Boga, służy temu, żeby Jego obrażać. Czy to są siły fizyczne, intelekt, majątek, jakieś zdolności? Każdy ma jakiś kapitał, który otrzymaliśmy od Boga. I albo używamy go po to, żeby mu służyć, albo się buntujemy i robimy coś, co mu się nie podoba. I widzimy też, że młodszy syn nie tracił czasu. Czytamy, że wyszedł z domu po niewielu dniach od podzielenia majątku. W tym też widać, że nie mógł się doczekać, aż w końcu opuści ten dom. Chciał zrobić to jak najszybciej. I pójść jak najdalej. Więc odjechał do dalekiego kraju. Łatwiej robi się głupie rzeczy, jak jest się z daleka od rodziny, od znajomych, od ludzi, którzy mają na nas pozytywny wpływ, jak możemy się domyślać, że było w tym przypadku. Kiedy nie ma takiej presji otoczenia, żeby zachowywać się tak, jak przystała na syna kogoś szanowanego. Myślę, że dzisiaj też możemy czegoś takiego doświadczać, w szczególności być może. W chrześcijańskim domu, kiedy są dzieci, które wychowują się, mając rodziców, którzy znają Boga, którzy są nawróceni, też jest taka presja, żeby dopasować się do oczekiwań rodziców, kościoła. I to jest dobre. Nie mówię o tym, że to jest coś złego, ale kiedyś przyjdzie próba. Kiedyś przyjdzie czas, że dzieci wyjdą z domu, wyjadą gdzieś dalej i nie będzie już ograniczeń, które były w tym domu. Będą pokusy, których nie było w tym domu. Więc, kiedy zaczyna się żyć po swojemu, wtedy przychodzi taki czas próby. To okazuje się, czy wiara tego dziecka była jego wiarą, czy może była wiarą jego rodziców. I widzimy tutaj, że młodszy syn, czy właściwie możemy się domyślać, że ten syn mógł mieć już dość zasad, które były w tym domu. Krępowało go to. Chciał poczuć wolność, ale okazuje się, że taka wolność bez zasad jest niewolą. Na początku pewnie mu się podobało mógł balować za nie swoje pieniądze, mógł robić to, co chciał, ale wszystkie pieniądze kiedyś się skończą. I bardziej jest to prawdopodobne, kiedy ktoś otrzymuje większą ilość pieniędzy na raz, na którą sam nie zapracował. Wtedy z jednej strony nie wiemy nawet, jak zarządzać tymi pieniędzmi, brakuje nam mądrości, a z drugiej strony jest wiele pokus, jest wiele kosztownych pokus, na które chciałoby się wydać pieniądze. I właśnie w taki sposób wielu ludzi, ludzi straciło swój, swój majątek, swoją kontunę. Wiele osób, nawet mimo tego, że zarobiło wiele, straciło swoje pieniądze. Wiele sportowców zarobiło grube miliony, a na koniec zostali z niczym. Był taki bokser Mike Tyson, który zarobił w swoim życiu kilkaset milionów dolarów, a w 2003 roku ogłosił finansową upadłość. Mimo tego, że miał tyle w swoim życiu, co zarobił, nie udało mu się tego utrzymać a potem taki stan sprawił, że musiał szukać możliwości zarobku gdzieś indziej, nawet w Polsce, bo może pamiętamy, że były różne spoty reklamowe właśnie z jego udziałem, dlatego że wcześniej poradził sobie z utrzymaniem swojego majątku. Tak było tutaj. Ten młodszy syn stracił majątek, bo wydał wszystko, co miał, a nic mu to nie dało. Zużycie Bożego daru na siebie samego jest rozstrzelnieniem. Pozornie to służy nam, ale to nic nie daje. To jest jedna wielka strata. I nie dość, że stracił majątek, to jeszcze nastał głód. Więc chciał posmakować wolności, a posmakował głodu. Natomiast Pan Bóg, w tych okolicznościach, widzimy, że potrafi przyprowadzić człowieka do siebie. Ale droga z tego miejsca była jeszcze długa. Nie była taka prosta. Bo na początku często próbujemy sami znaleźć rozwiązanie. Szukać jakiegoś ratunku w sobie czy w innych ludziach. Chcemy coś zrobić, żeby polepszyć swój stan. I tutaj widzimy, że ten syn chciał sobie poradzić jeszcze bez pomocy ojca. Szukał pomocy innych ludzi. I znalazł człowieka, który dał mu pracę, więc może się wydawać, że coś pozytywnego, ale w uszach słuchających tego Żydów to nie było pozytywne. Dlatego, że praca polegała na pasieniu świń. To nie była dobra praca. Szczególnie dla Żyda. To była największa możliwa degradacja dla Żyda. Bo świnia była najgorsza z nich wszystkich, Zwierząt. Do tego stopnia, że pisma rabiniczne mówiły, że ten, kto pasie świnie, jest przeklęty. Do tego stopnia. Więc znalezienie takiej pracy nie było wcale postępem, to jeszcze bardziej pokazywało upadek tego człowieka. A ja do tego informacja o tym, że pracował w takim miejscu, świadczy o tym, że faktycznie poszedł do innego kraju. Bo Żydzi nie hodowali świn, więc musiał iść do innego kraju. I to też było pokażające. W oczach Żydów to było pokażające. Że ich rodak musiał szukać pomocy poganina. I jakby tego było mało, to nie był jeszcze koniec. Było jeszcze coś dalej. Mimo tego, że wykonywał jakąś pracę, nie wystarczało mu na jedzenie. Był głodny. Był tak głodny, że zazdrościł nawet tym świniom, które on karmił. Czyli miał gorzej od świnku, którym niby służył. Pokarm, którym się żywiły, to tutaj czytamy, że omłot albo strąki w innych przekładach. Pewnie chodzi o roślinę z takiego drzewa świętojańskiego. Inaczej chyba to się nazywa szarańczyn. Yy, ta roślina, którą prawdopodobnie też jadł Jan jaszczur. I to było jedzenie dla zwierząt, ale to było też jedzenie, którym karmili się czasem ubodzy. Taki najniższy gatunek rodzaju jedzenia. Ale widzimy tutaj, że nikt nie mógł, nie chciał dać mu nawet tego. Nie dostał nawet takiego jedzenia, którym karmili się ubodzy i zwierzęta. I myślę, że bardzo celowo Pan Jezus tak wyraźnie pokazał upadek tego człowieka. Wiele elementów tej historii jest skandalicznych. Żydzi, którzy tego słuchali, co chwilę mogli łapać się za głowę i myśleć, jak, jak nisko można upaść. Ale to pokazuje, że nie ma takiego moralnego upadku, po którym nie można już wrócić do Boga. I to było istotne, dlatego że żydowscy przywódcy mieli takie przekonanie, że byli tacy ludzie, którzy poszli tak daleko w grzech, że nie było już dla nich nadziei, praktycznie żadnej nadziei. Dlatego Żydzi oburzali się, że Jezus spędza z nimi czas. Bo po co? Z nich już nic, z nich już nic nie będzie. Ale ta przypowiedź pokazuje, że każdy grzesznik może przyjść do Boga i pokazuje prawdziwe opamiętanie. I to zaczyna się od 17 wersetu, gdzie czytamy, że wejrzał w siebie. I tu nie chodzi o to, że on szukał rozwiązania problemu w sobie, że w nim było jakieś źródło wybawienia, że w związku z tym my też musimy szukać pomysłu czy datunku w sobie. Wejrzenie w siebie służyło temu, żeby zobaczyć miejsce, w którym był, żeby zobaczyć swój upadek. I zdał sobie sprawę z tego, że potrzebuje datunku do Ojca. Do tego ma prowadzić wejrzenie w siebie. Że nie jesteśmy w stanie pomóc sobie sami. Więc chodzi o uznanie tej duchowej nędzy. Tak jak młodszy syn uświadomił sobie, że był nędzny. Zobaczył, jak głupie postąpił. A potem jak oprzytomniał, pomyślał o tym, że w domu jego ojca jest wielu najemników. Że im nie brakuje chleba do jedzenia. Czyli on tutaj ginie z głodu, a w jego domu rodzinnym jego ojciec karmi nawet najemników. Więc dał sobie sprawę z tego, że jego ojciec był bardzo hojny. Bo on tam nie dostawał wystarczające jedzenia, a u ojca nawet najemnicy byli dobrze nakarmieni. Oni mieli co jeść. W tym też widać to, to upamiętanie, że zdał sobie sprawę z tego, że jego ojciec dawał mu wszystko, czego potrzebował. Wcześniej myślał, że, że nie dawał mu tyle, ile potrzebuje, dlatego szukał szczęścia gdzieś indziej. A teraz widzi, że nikt nie da mu tyle. Nie pomoże mu w taki sposób, jaki pomoże mu ojciec. Dlatego zaplanował, że wróci do ojca, i przede wszystkim wyzna swój grzech. To też pokazuje to pamiętanie. To nie jest tylko żal z powodu swojej sytuacji, że, że tak skomplikowała sobie swoje życie, ale z powodu swojej winy. To jest żal z powodu winy. I to przede wszystkim z powodu winy wobec Boga. Bo widzimy tam, że chciał powiedzieć: Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Przeciwko niebu, czyli przeciwko Bogu. Więc nie wystarczy tylko przyjście do Boga bez uznania swojego grzechu, z nadzieją, że ten temat nie jest ważny, że to już było, że Bóg to jakoś przeoczy, ale z drugiej strony nie wystarczy też samo uznanie swojego grzechu bez przejścia do Boga. Są osoby w Biblii, które wyznały swój grzech, ale się nie nawróciły, nie przyszły do Boga. Na przykład faraon podczas plag egipskich, on przyznał, że zgrzeszył. Bileam też przyznał, że zgrzeszył. Ale nie upamiętał się. Który stał, podobnie. Judasz, który skończył śmiercią samobójczą. To jest tak, jakby ten młodszy syn w tym miejscu uznał, że zgrzeszył, ale stwierdził, że nie ma na co liczyć, że już nie pójdzie do, do swojego ojca, bo nie ma żadnej nadziei. Chociaż w tym przypadku okazało się, że, że to na co liczył, że właściwie spotkał się z czymś więcej niż z tym, na co liczył. Bo on nie czekiwał, że, że będzie przyjęty jak syn. Miał tylko nadzieję, że będzie jednym z najemników. I miał rację w tym, że nie był godzien nazywać się synem po tym, co zrobił. To też jest prawda o naszej relacji z Bogiem. Nikt poza Jezusem nie jest godzien nazywać się dzieckiem Bożym. Natomiast on miał nadzieję, że Ojciec może go uczynić właśnie jednym z najemników. Tylko na to liczył. I te słowa też świadczą o tym, jak bogaty był Jego Ojciec bo wcześniej czytaliśmy, że miał wielu najemników, a poza tym była jeszcze służba. I to są dwie kategorie, tutaj jest różnica. Służba to są ludzie, którzy mieszkali w tym miejscu, byli można powiedzieć częścią domu rodzinnego, a najemnicy były osoba, to były osoby, które były wynajmowane na pracę w ciągu dnia i w każdej chwili mogły być oddalone, mogły być zwolnione, zwolnione z pracy. Więc oni mieli niższy status, oni nie byli tam na stałe, tylko wtedy, kiedy była potrzeba. Więc ten syn myślał o tym, żeby być tylko takim człowiekiem, który chociaż na chwilę, na jakiś czas może, to, może tam popracować. Ale widzimy, że postawa tego ojca była o wiele bardziej łaskawa. I jeszcze bardziej łaskawa była od tego, czego mogli spodziewać się faryzeusze. Bo dla nich zachowanie tego człowieka, tego młodszego syna, było godne najwyższego potępienia. Zobaczmy reakcję ojca od 20 do 24. Besetu. stał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i po rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zarzekł do niego, ojcze, zrzeszyłem przeciwko niebo i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierście na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten sen mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł I zaczęli się weselić. Więc najwyraźniej ojciec wyczekiwał powrotu swojego syna. Widzimy to w tym, że ojciec ujrzał swojego syna w oddali, co może sugerować, że często wychodził gdzieś tam przed swoje pole, przed swój dom i miał nadzieję, że zobaczy swojego syna. I kiedy z oddali zobaczył jego sylwetkę, to czytamy, że użalił się albo zlitował się i wybiegł mu naprzeciw. Więc tu jest inicjatywa tego ojca. To też widzieliśmy już w poprzednich przypowieściach. Zarówno pasterz, jak i kobieta, oni szukali tego, co się zgubiło. Nie byli w tym bierni. Tutaj widzimy inicjatywę w tym, że ojciec był gotowy przebaczyć. W Tym, że wybiegł do swojego syna i rzucił mu się na szyję. Nie po to, żeby go zadusić za to, co zrobił, ale żeby go wycałować. I to znowu było skandaliczne dla tych Żydów, którzy tego słuchali. Zamiast ukarać syna, zamiast odrzucić, ojciec ukazuje mu miłość. A do tego sam wybiega do niego. Starsi ludzie nie biegali. Po pierwsze dlatego, że nie wypadało. Było to poniżej ich godności. Ten człowiek był bogaty, więc miał do tego ludzi, żeby mogli biegać mu po różne rzeczy. Ale w takiej sytuacji nie chciał nikogo posłać. Chciał sam wybiec do swojego syna. I po drugie, tacy ludzie nie biegali, bo nosili długie szaty. Więc za bardzo nie dało się biegać w takim, takim stroju. To trochę tak jakby biegać miała kobieta, która ma na sobie suknię aż do samej podłogi. Widzisz, siostry, jak to jest. Tak, Trzeba podnieść trochę, złapać ten strój, żeby móc przyspieszyć kroku. Więc mimo tego, że to było nawet ciężkie do wykonania, to on dobiegł do swojego syna i zrobił wszystko, żeby oszczędzić synowi wstydu. Bo sen zrobił wiele wstydliwych rzeczy, nawet nie licząc już tych, o których ojciec nawet nie wiedział, bo nie było go przy tym. Ale karygodne było samo domaganie się majątku za życia swojego ojca i opuszczenie domu, kiedy ojciec jeszcze żył, kiedy, kiedy sprzedał ten majątek, kiedy po niewielu dniach udał się w daleką drogę. Natomiast po takiej reakcji ojca nie było wątpliwości, nikt ma wątpliwości, że ten ojciec przyjął tego syna. I wcześniej wiedzieliśmy, że sen przygotował sobie taką przemowę. Ćwiczył sobie pewnie, jak to będzie, kiedy spotka swojego ojca, co będzie mówił, ale tutaj widzimy, że nie dokończył swoich słów. Nie powiedział wszystkiego, co chciał powiedzieć, bo nie powiedział, żeby ojciec uczynił go jednym z najemników. Tego już tutaj nie mamy. I nie wiemy dlaczego. Być może jedna możliwość jest taka, że zaniemówił mówił ze wzruszenia, to nie byłoby dziwne po takim powitaniu, ale może sam ojciec nie dał mu dokończyć, bo tak szybko wezwał służbę. Więc syn miał nadzieję, że będzie jednym z najemników, a ojciec wzywa w służbę, która miała ubrać go w najlepszą szatę. I dać mu pierścień na rękę i sandały na nogi. I to wszystko mówiło, że ojciec przebaczył swojemu synowi i że faktycznie uznał, że przyjął go z powrotem jako swojego syna. Kolejna rzecz, po której zeusze łapali się za głowy, że zamiast porządnej kary, zamiast jakiegoś Jakiegoś oddalenia, być może jakiś czasu, który miało służyć temu, żeby on odpracował to, co zbanował, on cię zdaje na szatę. Taką, którą otrzymywali najlepsi goście, honorowi goście. Ona wyrażała najwyższy szacunek. Pierścień, który zawierał pewnie rodzinną pieczęć, który pozwalał na to, żeby zatwierdzać jakieś decyzje. To była pieczęć, która daje autorytet. Pierścień, który daje autorytet. To pokazywało, że był przyłączony z powrotem do rodziny. No i sandały to było coś, co pokazywało, co odróżniało niewolników od ludzi wolnych. Dlatego, że niewolnicy, dlatego, że służba chodziła boso, tylko członkowie rodziny nosili na sobie obuwie, sandały w tym przypadku. Więc to też odróżniało tego syna od służby. I świadczyło o tym, że ojciec faktycznie przebaczył mu jego grzech. Nie zrobił z tego, nie, tego z niechęcią, z jakimś niesmakiem, z jakimś oburzeniem. Więc przeciwnie, tak się z tego cieszył, że urządził ucztę. Kazał zabić tuczne ciele, które hodowano na specjalne okazję. A to była szczególnie wyjątkowa okazja. Bo syn, który był martwy, ożył, ten, który zaginął, odnalazł się. Tak wygląda Boża gotowość do przebaczenia i Boża radość do zbawienia. Natomiast niektórzy w tej historii mówią, że brak jest jakiegoś odniesienia do ofiary. Że brakuje tutaj w tej historii ofiary za grzechy. Że ojciec przebaczył synowi. I nie była potrzebna ofiara za grzechy. I że w związku z tym Bóg może przebaczyć ludziom bez śmierci Jezusa. W tym sensie, że nie potrzebował śmierci Jezusa, żeby komuś przebaczyć. Że mówienie o śmierci Jezusa jako ofierze za grzechy jest czymś, co zostało później wymyślone przez apostoła Pawła czy przez innych autorów I jest to oczywista nieprawda. Wiemy o tym, że przypowieści skupiają się na jakimś aspekcie. Tak jak w tym przypadku, ta przepowiedź też skupia się na wybranym aspekcie, na konkretnej kwestii. Na tym, z czego ta przepowiedź w ogóle wynikała. Z tego, że fatezeusz nas zarzucali Jezusowi, że zadaje się z rzecznikami. Więc miała pokazać istotę pamiętania. To, że Bóg raduje się z tego, że ludzie wracają do niego. Więc nie ma tak, że każda przepowiedź musi pokazywać każdy element Ewangelii. Właściwie widzimy to w innych przypowieściach, że tak nie jest chociażby przypowieść o słuchaniu Bożego Słowa, czyli to o glebach. Tam też nie ma mowy o ofierze za grzechy. Więc jeżeli ktoś zastanawiał się nad tym, dlaczego tutaj nie ma takiego elementu, no nie musi być, dlatego że ta przypowieść mówi o czymś innym. Ona no, zwraca uwagę na coś innego. Ale w postawie Ojca widzimy postawę Boga wobec grzesznika. Widzimy, że Ojciec naraził się na wstyd przez to, że wybiegł do tego wracającego Syna. Naraził się na wstyd, bo zaczął go całować. Naraził się na wstyd przez to wszystko, co mu dał. Czy dał mu wszystkie te cenne rzeczy? Dał mu najlepszą szatę w całym domu, czyli jego szatę. To była jego szata. Dał ją swojemu synowi, zrobił to, co Bóg robi ze skruszonym grzesznikiem. Bóg też daje mu najlepszą szatę. Przeobleka go w jego sprawiedliwość. Daje mu jego sprawiedliwość. Adoptuje go do swojej rodziny. To, co oznaczał ten pierścień. Daje mu pieczęć Ducha Świętego. Czyni go wolnym, to, co pokazywało te sandały, i bierze na siebie cały wstyd, który wynikał z jego grzechów. Właśnie to, zrobił Jezus na krzyżu: przyjął pohańbienie. nie z powodu swoich grzechów, z powodu naszych grzechów. Przypowiedź mówi o Ojcu, więc wydaje się, że chodzi tutaj o Boga Ojca, ale Jezus mówi to przypowiedź odpowiedzi na zarzuty fadezeuszy, na ich szemranie. Bo szemrani z powodu tego, że Jezus przyjmował grzeszników. Więc to Jezus okazywał miłosierdzie celnikom i innym grzesznikom. Na początku tego rozdziału czytamy właśnie, że jadał z nimi, że ich przyjmował, więc narzał się na wstyd, przyjmując tych, którzy prowadzili wcześniej bardzo grzeszne życie. Więc postawa tego ojca pokazuje postawę Jezusa. Nie chodzi o to, że ojciec z tej przebycie to jest Jezus, że to jest takie ścisłe powiązanie, ale pokazuje to Jego postawę wychodzi przede wszystkim pokazanie radości z odnalezienia tego, co się zgubiło, z nawrócenia grzesznika i z ogromu Bożego miłosierdzia, zarówno Boga Ojca, jak i Jezusa. Ale kulminacja jest dalej. Kulminacją jest napomnienie faryzeuszy i jest to kulminacja nie tylko tej przypowieści, ale jest to kulminacja całego tego rozdziału, całego tego cyklu przypowieści. Bo tylko w tym miejscu i to na końcu tej przypowieści widzimy obraz tych ludzi, do których Jezus mówił. Widzimy obraz faryzeuszy. Więc zobaczmy to od 25 do 32 wersetu. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając z bilu się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego. Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tłuszcz ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem do skazu Twojego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn Twój, który roztworzył majątność Twoją z nierządnicami przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuż na ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Należało zaś weselić i radować, że ten brat że ten brat Twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Więc starszy syn to jest obraz faryzeusza i uczonych w piśmie. To są osoby, które były blisko domu ojca, bo były blisko świątyni. To było miejsce ich służby. Ale problem w tym, że nie miały właściwego zrozumienia grzechu. Ani prawdziwej miłości do Boga. Bo gdyby ją mieli, to podzielaliby radość Jezusa. I w tym miejscu może nas zastanawiać to, dlaczego ten syn, Dowiedział się jako ostatni o tym, że była jakaś uczta, że jego brat powrócił. To może sugerować, że wcale nie był w dobrej relacji z ojcem. Dopiero zorientował się wtedy, kiedy usłyszał muzykę i tańce. Widzimy, że nawet sługa wiedział lepiej od niego, bo zapytał sługę o co do niej chodzi. I sługa wiedział, że wrócił jego brat i wiedział, że z tego powodu jest ta uczta. I nie mówi nam o tym, dlaczego tak było, dlaczego dowiedział się jako ostatni, no, ale to samo, samo to w sobie pokazuje, że faktycznie nie było między nimi najlepszych relacji. Że ten starszy syn nie był tak blisko ojca, jakby się może mogło wydawać. I kiedy starszy syn usłyszał o przyjęciu, to wpadł w gniew. To też pok pokazuje postawa farzeuszy. To widzieliśmy na początku. To szemranie, ta ich złość, ten gniew, że nie podobało mi się to, że Jezus jest z grzesznikami i do głowy by im nie przyszło, żeby się dołączyć. To była ostatnia rzecz, o której by pomyśleli. Więc znowu jest motyw uczty. To widzieliśmy już wcześniej w, tym, w, tym, w tej Ewangelii w poprzednim rozdziale. Widzieliśmy też ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie chcieli przyjść na ucztę, bo w tamtym miejscu, w 14 rozdziale, widzieliśmy, że byli zajęci swoimi sprawami. Ziemskimi sprawami, które sprawiły, że nie chcieli przyjść, nie chcieli cieszyć się z przejścia Krostwa Bożego. Tutaj powód jest trochę inny. Straszny brat nie chciał pójść nie dlatego, że miał coś lepszego do roboty, bo widzimy, że właśnie wracała spała do domu, więc właściwie czemu nie. Ale jego zdaniem Ojciec był zbyt łagodny wobec młodszego syna. I to jest powód, dla którego niektórzy ludzie nie wejdą do Królestwa Bożego. Odrzucają Boże królestwo, bo nie podoba mi się Boża łaska. Domagają się sprawiedliwości. Są przekonani o swojej sprawiedliwości i nie widzą, że sami potrzebują miłosierdzia, że potrzebują odpuszczania grzechów. A podobnie jak przy młodszym synu, widzimy, że tutaj też ojciec wychodzi do tego starszego. To nie jest tak, że go zostawił. Że że aż prosił go, żeby dołączył do uczty. Natomiast słowa tego starszego syna pokazują, że faktycznie był przekonany o swojej sprawiedliwości. Bo powiedział: Tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem do skazu twego. Więc po pierwsze, widzimy tutaj, jak traktował rację z ojcem. Że uznawał siebie za jego sługę. Ta relacja ograniczała się do służenia i do tego, żeby zapracować na coś od ojca. Ja tam może nie dostał nawet koźlęcia, żeby mógł się zabawić przyjaciółmi. I po drugie, uważał, że, że nie można mu niczego zarzucić, że ani razu nie przekroczył przykazań, poleceń ojca. Syn idealny w swojej ocenie. Wiemy, że tak nie było. Nie ma takiego człowieka, który byłby tak posłuszny ojcu, tak posłuszny Bogu ojcu. I to znowu jest obraz uszy. Oni też ograniczali relacje z Bogiem do służenia i do tego, żeby sobie zapracować na uznanie przez Boga. I byli przekonani, że im to wychodzi. Oczekowali, oczekiwali, że będą za to nagrodzeni. A przy tym też możemy z tego wyciągnąć wniosek, że nie odczuwali przyjemności z okazywania posłuszeństwa, że to był dla nich ciężar, że narzekali pod nosem, że to nie było coś przyjemnego dla nich. Bo tak naprawdę ten starszy syn był równie daleko od ojca, co ten młodszy. I paradoksalnie miał trudniejszą drogę powrotu, bo nienawidził miłosierdzia swojego ojca. Nawet widzimy tutaj, że przypomina ojcu o tych rzeczach, które zrobił jego, jego brat. I miał pretensję, że mimo tego, co zrobił, ojciec zabija dla niego to tuż na ciele. A jeżeli ktoś w tym domu miał prawo być oburzony, to właśnie ojciec, a on okazał miłosierdzie. Jego brat nie potrafił tego zadobić, nie potrafił nawet nazwać tego młodszego syna swoim bratem. Czytamy, że nazywał go w rozmowie z ojcem twoim synem. Tak jakby się do niego nie, nie przyznawał. I to jest ostrzeżenie przed podobną postawą. Przed tym, żeby się nie wywyższać nad innymi. Przed niechęcią wobec tych, którzy według nas nie powinni czegoś dostać od Boga. Nie ma ludzi, którzy poszliby za daleko w grzech żeby nie móc przyjść do Boga. Bo skoro my otrzymaliśmy łaskę zbawienia, to jaki problem okazać ją komuś innemu? I nie musi tylko chodzić o łaskę zbawienia, bo może ktoś dostał od Boga coś, czego my nie mamy i przez to się gniewamy. Bo przecież służymy Bogu już długi czas, a nie dostaliśmy od Niego tego, na co czekaliśmy. Męża, żonę, dzieci, dobrą pracę, zdrowie. Jest wiele rzeczy, których może pragniemy i nie otrzymaliśmy, a widzimy może ludzi, którzy otrzymali to od Boga. Może dopiero się nawrócili i otrzymali coś od Boga, na co my już długi czas czekamy. Tak jak ten starszy syn, który zauważył, że nigdy nie dostał koźleńcia, a młodszy syn dostaje najlepsze zwierzę na cześć, na jego powrót. I przez to mógł zapomnieć, że miał już wszystko. Możemy przez to zapomnieć, że w Bogu mamy wszystko. Wiele powodu radości. I ojciec o tym przypomniał swojemu synowi, że wszystko należy już do niego. Bo tak było. Ojciec podzielił majątek na dwóch synów. Wszystko, co było w tym miejscu, należało do tego starszego syna. I tak jak ojciec cieszył się z odzyskania syna, tak brat powinien był cieszyć się z odzyskania swojego brata. Bo nie tylko ojciec odzyskał syna, ale brat odzyskał swoje rodzeństwo. I to widzimy w tym, jak ojciec opisał to w ostatnim wesecie. Są tam podobne słowa, które widzieliśmy w 24 wesecie, bo w obu miejscach, w 24 i 32 mesecie, czytamy, że był umarły, a ożył, że zaginął, a odnalazł się. Ale jest jedna różnica. Różnica jest w tym, że najpierw ojciec mówił, że odnalazł się jego syn, a w ostatnim wesecie powiedział starszemu synowi, że odnalazł się jego brat. Chociaż chwilę wcześniej ten. Starszy brat miał trudność, żeby nazwać tego młodszego swoim bratem. Nazywał go twoim synem. Więc ojciec pokazuje, że nie tylko on miał powody radości. Że też starszy syn też powinien się cieszyć, bo odzyskał swojego brata. Więc to pokazuje, że faryzeusze powinni byli cieszyć się z nawrócenia grzeszników. A sami w tym momencie się okradali. pozwalali się możliwości cieszenia się z Bogiem. I to, że się nie cieszyli, pokazywało, że sami nie byli nawróceni. To jest dobry test relacji z Bogiem. Czy cieszymy się z nadocenia grzesznika? Czy mamy w sobie takie pragnienie, żeby widzieć ludzi, którzy przychodzą do Boga? Bo jeżeli nie mamy takiego pragnienia, to znak zapytania. Czy sami doświadczyliśmy przebaczenia? I przypowieść kończy się w miejscu, w którym nie widzimy, co było dalej. Nie wiemy, co zrobił starszy syn. I to nie jest przypadek. Takie otwarte zakończenie sprawia, że dokończenie przypowieści należało do faryzeuszy. do tego, co z tym zdobili. Każdy z nich miał dopisać swoje zakończenie. Jezus pokazuje im, że wciąż mogą dołączyć do uczty, że też mogą zacząć funkcjonować jak ten młodszy syn, jak Boże dzieci. Nie mają opierać się na swojej sprawiedliwości, ale powinni postąpić jak ten młodszy syn, wyznać swój grzech przed, przed Bogiem i zdać się na Jego miłosierdzie. Bo ta przypowiedź mówi tak naprawdę o dwóch zagubionych synach. Każdy z nich pogubił się na inny sposób, ale obaj byli daleko od Ojca. Bo zgubienie są nie tylko ludzie, którzy żyją w otwartym buncie wobec Boga, którzy prowadzą jakieś rozwiązłe życie, którzy popadają w jakieś nałogi. Zgubienie może wyglądać bardzo podobnie, bardzo porządnie, tak jak dzisiaj. Jesteśmy dobrze ubrani, więc może mieć twarz osoby, która, którą widzimy regularnie w kościele modli się na głos do Boga, ale polega na własnej sprawiedliwości. Jest przekonana o swojej wyższości nad innymi. O tym, że pewne osoby nie powinny dostać czegoś od Boga, w szczególności Bożego Miłosierdzia. Tak, byśmy to my mogli zapracować na Bożą Przychylność. A może nawet myślimy o tym, że Bóg nam jest coś winny: to koźlenie czy tego tucznego cielaka, czy cokolwiek innego, na co liczymy. Że nasze życie powinno wyglądać inaczej niż teraz. To była odpowiedź na naszym ranie faryzeuszy. Jezus pokazuje, że chociaż oni byli religijni, to byli daleko od Boga i pokazał im kolejny powód, dla którego oni nie wejdą na tę ucztę, jeżeli czegoś nie zmienią. I niezależnie od tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy, to ta przypowiedź ma dla każdego zastosowanie. Bo wzywa do pamiętania tych, którzy skupiają się na tym, żeby zaspokoić swoje pragnienia. Którzy trwonią to, co otrzymali od Boga. Każdy człowiek coś otrzymał: jakiś kapitał, zdolności, siły, intelekt, majątek. Więc pytanie: co z tym robimy? Czy używamy tego na Bożą chwałę, czy może trwonimy, służąc tym sobie? I zabieramy to wszystko, co dostaliśmy, żeby żyć z tym z dala od Boga. I z drugiej strony, przypowiedź wzywa też do pamiętania tych, którzy chcą zapracować na Bożą przychylność. Musimy zrozumieć, że my też potrzebujemy Bożego Miłosierdzia i potrzebujemy go codziennie. Nie tylko na początku, kiedy się nawróciliśmy, ale każdego dnia. Bo każdego dnia przekraczamy Boże przekazania. Jeżeli myślimy, że jest inaczej, to chyba jeszcze nie do końca poznaliśmy głębie Bożego Prawa. Nie poznaliśmy jeszcze ostrości Bożego Słowa, które przenika i osądza nasze myśli i zamiary. I w końcu przypowieść, wzywam do radości. Z naszego zbawienia, ale także ze zbawienia innych osób. Z tego, że ludzie wciąż przychodzą do Boga, a Bóg wybiera do nich. I my też możemy się z tego cieszyć, bo my też odzyskujemy swoją rodzinę. Nawet jeżeli Bóg daje im jakieś szczególne dar, czy tego my nie otrzymaliśmy, a może długo na Niego czekaliśmy. W Jezusie już jest wszystko, czego potrzebujemy. Amen.